Sama idea podatku janosikowego, który ma na celu wyrównywanie poziomu dochodów wszystkich polskich samorządów, nie jest krytykowana. Sprzeciw i oburzenie samorządowców z naszego regionu budzi jednak cały czas sposób i forma jego naliczania. Lubin jako pierwszy w Polsce odmówił w tym roku zapłaty do budżetu państwa 2 400 000 zł. Musimy brać bieżące dochody, a nie dochody sprzed 3 lat, tak? Bo to tak jakby pani obciążono z tytułu tego, że okazało się, że pani 3 lata temu zarobiła więcej niż sąsiad, okazało się, że w tym roku sąsiad zarobił jeszcze mniej niż 3 lata temu pani, w związku z czym pani musi temu sąsiadowi dopłacić z tego tytułu, że 3 lata temu pani więcej zarobiła. Przecież pani je wydała, tak? W związku z czym trudno oczekiwać od tego, że od bieżących dochodów, które są niższe niż 3 lata temu, żeby pani płaciła podatek. Bardzo dobra decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Naprawi to, co nasi parlamentarzyści nie mogli zrobić przez wiele lat, to znaczy karać dobre samorządy za to, że się dobrze gospodarzą i ich mieszkańców, zabierając im pieniądze. Do tej pory było tak, że przez to, że mieszkańcy tutaj, mówię o kombinacie, wypracowali duży zysk kilka lat temu, dzisiaj mieszkańcy mają za to zapłacić kilkanaście milionów złotych, mówię tutaj o powiecie, i oddać do budżetu państwa. W tym roku samorządy z Zagłębia Miedziowego miały zapłacić najwyższe dotychczas janosikowe. Wynika to z faktu, że podatek ten naliczany jest na podstawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego sprzed 2 lat. W 2012 roku do samorządowych kas wpłynęły podatki za historycznie wysoki zysk KGHM. Tą daninę w Polkowicach płacimy już od kilkunastu lat. To jest pewnie kwota ponad 200 milionów złotych, którą musieliśmy przekazać w tym czasie do budżetu państwa. Tyle, że na dzisiaj nie mamy pewności, co będzie za 1,5 roku czy za 2 lata. A więc radość jest, ale umiarkowana. Czekamy, co dalej. Dla przykładu, w tym roku mielibyśmy w budżecie ponad 40 milionów złotych, a naprawdę za 40 milionów złotych można wybudować kilka budynków mieszkalnych, drogi, na które oczekują mieszkańcy, nie mówiąc o całej sferze budżetowej, która chciałaby być bardziej dofinansowana. A więc oczywiście każdy cieszy się, tym niemniej czekamy, aż to, co się stało wczoraj, stanie się faktem. Kilkanaście najbliższych miesięcy pokaże, jak to faktycznie będzie w przyszłości. Wczorajsze orzeczenie Trybunału to dopiero początek drogi, mówi starosta polkowicki Marek Tramś. W tym roku powiat polkowicki bardzo dotkliwie odczuł janosikowe, bowiem do budżetu państwa musi zapłacić ponad 21 milionów złotych, czyli ponad 30% całego budżetu. Mamy nadzieję, że w tym czasie nasz rząd przygotuje takie zmiany legislacyjne, które będą korzystne dla zarówno tych samorządów, które do tej pory tym janosikiem były obłożone, jak i również i tych, którzy z tego janosika korzystali. Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów Zdzisława Wasążnik poinformowała, że resort pracuje nad projektem zmian w mechanizmie janosikowego. Nowe przepisy mają być gotowe jak najszybciej, tak by miały zastosowanie do budżetów przygotowywanych przez samorządy na 2015 rok. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza 7 marca w piątek o godzinie 19 na koncert zespołu Orkiestra Samantha. Muzyka, jaką grają, to wypadkowa fascynacji folkiem irlandzkim, szantami i własnymi doświadczeniami morskimi. Natomiast 9 marca w niedzielę o godzinie 19 zapraszamy na koncert grupy Naman, próbującej najnowszą płytę zespołu. Naman to generująca niesamowitą energię i silny emocjonalny przekaz formacja z Lubina, tworząca od kilku lat szeroko pojętą polską scenę reggae. W piątek, 14 marca o godzinie 19 wspólny koncert wrocławskiej formacji Przeciwziemia i lubińskiej Nerwokainy. Zapraszamy do klubu pod muzami. Więcej na www.ckmuza.eu. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.